Na linii startu Dominik Kaczmarek. On jest miłośnikiem marki BMW już długi czas i umiłował sobie serię trzecią w wersji M-Power. Wcześniej było to E36, później przez moment było to BMW E46, również trójka w M-pakiecie fabrycznym. No i teraz w końcu E92 prześliczna. Czyli modelowo pnie się w górę, miejmy nadzieję, że będzie się piął także w górę tabeli, ale zaraz się o tym przekonamy na własne oczy. Niestety w pierwszym przejeździe nie zaliczył punktów. I ruszył. Sporo korekt w jeździe tego zawodnika. Bardzo ważne jest, aby zawodnik jadąc ten długi łuk zablokował ten samochód w jednej pozycji i w takiej pozycji przesunął, praktycznie przeciągnął cały łuk w momencie, kiedy on podczas tego przejazdu wielokrotnie coś koryguje. No to w tym momencie punkty będą niższe. Czyli znowu możemy odwołać się do porównań skoków narciarskich. Im bardziej stabilna pozycja w locie, tym większa punktacja za styl i ogólne lepsze wrażenie. Myślę, że tak. Myślę, że dobrym też porównaniem jest łyżwiarstwo figurowe, bo tam też się ślizgają. I 47 punktów za drugi przejazd dla Dominika Kaczmarka. No, szału nie ma. Ale jeszcze ma okazję się poprawić. Otóż jeszcze przed nim trzeci przejazd, w którym na pewno da z siebie wszystko, żeby nadrobić. A my oglądamy Cornela Prusa w jego drugim przejeździe punktowanym. W pierwszym 77 punktów, to już niezły zadatek, niezła zaliczka punktowa, ale się pomylił. Zdenerwowany ukazuje swój temperament. Ale cóż, nic z tego więcej poza brak punktów nie będzie. Nie tym razem. Ja myślę, że w ostatnim przejeździe Cornel pojedzie na pewno dość agresywnie, mając już sporą zaliczkę z pierwszego przejazdu. Tak naprawdę nie ryzykuje dużo. Myślę, że ta punktacja powinna mu zapewnić już udział w top 32. Ale pamiętaj, Sebastian, że zawodnicy startują w systemie pucharowym najgorszy z najlepszym, tak? Czyli 32 z pierwszym, 31 z drugim. I to powoduje, że lepiej być w wyższej części tabeli. Masz tego łatwiejszego pierwszego zawodnika. A my oglądamy już Mateusza Fijała, STW Drifting. On też nie punktował jeszcze w swoich przejazdach ocenianych. Potrąca pachołek. Potrąca znowu pachołki. Taki trochę rozrzutny był w tym przejeździe. Jak to się mówi, z tej mąki chleba nie będzie. Przynajmniej w tym przejeździe. Słuszna uwaga, kolego. Jest powtórka przejazdu Mateusza Fijała. Jest pierwszy pachołek. I takim oto sposobem 0 punktów dla Mateusza Fijała. A my mamy już kolejnego zawodnika. Nietypowe auto Mazda RX-8 z silnikiem od Toyoty Supry. I drugi przejazd punktowany Piotra. Piotra z Poznania. Prawie 70 punktów w pierwszym przejeździe. Zobaczymy, czy poprawi ten dorobek punktowy. No i zapowiadało się całkiem nieźle. Niestety końcówka zupełnie nieudana.
Aczkolwiek, Piotrze, widać po tym aucie, które ma dość krótki rozstaw osi, że mimo wszystko w tych łukach dość nerwowo się zachowuje. Piotr Grelka na pewno ma dużo umiejętności, aby to auto opanować, ale niestety taka już jego uroda. Zauważ, że zadziałał mechanizm napiętej struny, bo to właśnie jest ten mechanizm wahadła. Auto mocno wychylone było w tą stronę, no i niestety nie utrzymały opony. Nie utrzymały opony. Może Piotr nie docisnął gazu, żeby przykleić się. No, trudno. Nie wyszło tym razem. Odjechał o własnych siłach, więc może nie będzie tak źle. I jego kolega z teamu, Daniel Paszkowski. Of Blast Drift Team. Też jeszcze nie udało mu się zdobyć punktów po pierwszej serii. Może w drugiej. Auto Daniela jest z kolei dość długą konstrukcją i tutaj ten efekt wahadła działa jeszcze mocniej zgodnie z prawami fizyki, czyli im bardziej wychyli się w jedną stronę, tym trudniej utrzymać go w tym torze jazdy, odchylając się w stronę drugą. Dokładnie, Sebastian. 52 punkty dla Daniela Paszkowskiego, pierwsza zaliczka punktowa. Zobaczymy, jak to dalej się będzie prezentować. Ależ fantastycznie dzisiaj spędzamy ten czas dzięki uprzejmości pogody. Drugi przejazd punktowany, Piotr Kozłowski. Piotr Kozłowski nie zdobył jeszcze punktów. No i w tym przypadku niestety najprawdopodobniej będzie to zero. No niestety zahaczył pachołek na początku pierwszego łuku. I krótka powtórka tej sytuacji. Po przekładce, zobaczcie, łapie pachołek na środek zderzaka. Gdyby tam była ograniczająca trasę betonowa banda, już by nie miał połowy przodu. Sędziowie specjalnie wydzielili tą strefę pachołkami, żeby było troszkę bezpieczniej. No i niestety po dwóch seriach Piotr na razie bez punktów. I mamy zawodnika z Engara Drift Team, Michał Wojta. I on już w tym momencie wlatuje w trasę. Uderzył pachołek niestety, a ładny przejazd się zapowiadał. No niestety, po raz kolejny powtarza się sytuacja. Zawodnik ładnie mieści się między betonowymi bandami, ale nie mieści się na tym obszarze trasy, gdzie powinien jechać bardzo blisko zewnętrznej. I specjalnie sędziowie postawili pachołki po wewnętrznej, aby no, łatwiej było im udowodnić zawodnikowi, że był zbyt blisko wewnętrznej części toru. No i potrącenie tego wewnętrznego pachołka automatycznie eliminuje punktację za dany przejazd. A my oglądamy już Wiesława Surowca, który na szczęście uruchomił swoją bestię na drugi przejazd punktowany. Mam nadzieję, że tam wszystko gra. Wow, idzie dobrze. Sędziowie chcą zobaczyć powtórkę, chyba mają wątpliwości, czy auto nie zostało odprostowane na tym ostatnim odcinku. Dokładnie, było słychać, że Wiesiek odpuścił gaz i zobaczymy na slow-mo, czy będzie ten samochód odprostowany. Też patrzą tutaj, czy zahaczył po wewnętrznej pachołek, ale wygląda, że chyba nie. Minął ten pachołek. Oglądajmy dalej i nie było odprostowania. Był mały kącik i to jest najważniejsze, auto utrzymało poślizg.
ale ostateczna decyzja i tak należy do sędziów, więc za chwilę przekonamy się, co mają do powiedzenia. I ile punktów przekażą na konto Wieśka Surowca z Mielec Drift Team. Czekamy na punktację drugiej serii. I za chwilę wynik. I to jest przejazd za 67 punktów. Grzegorz Śnios, N-Garage Drift Team, to kolejny zawodnik pierwszej grupy biorący udział w eliminacjach do topowej 32. Bardzo ładny, solidny zadatek, 70 punktów po pierwszym przejeździe punktowanych, zobaczymy jak się poprawi. Bardzo ładnie wklepane do oporu, zasłużone brawa. Jest tu zdecydowanie szansa na poprawę, ładny kąt, ładna linia. Nie było większych błędów, być może to będzie wyższa punktacja niż w poprzednim przejeździe. No i obejrzyjmy sobie ładną powtórkę. Zobaczcie, jakie ładne wychylenie. Drugi przejazd punktowany. Szeroko, zobacz jak daleko od wewnętrznego słupka pachołka. I taka ładna, agresywna przekładka z dużym kątem przeciął linię mety, końcową linię punktowania. I 72 mamy punkty za ten przejazd otrzymał Grzegorz, czyli poprawił nieznacznie swój wynik. Zasłużone brawa. I Paweł Beloński, STW Drift Team. I zaczynamy trzecią serię przejazdów punktowanych pierwszej grupy. Grupa A po tej serii kończy swój przejazd. Mamy w sumie cztery grupy. O, niestety. Ładnie zmieścił się w trasie, ale nie zmieścił się w wytyczonej zewnętrznej strefie na długim zewnętrznym łuku. Gdyby nie ten pachołek po drodze, byłby to bardzo ładny przejazd, agresywna końcówka z dużym kątem wychylenia, ale niestety po ptokach. Ale niestety nasze służby muszą pobiegać, żeby posprzątać po nim. Ustawić na nowo pachołki w miejscach oznaczonych na torze. Zresztą zobaczcie na kolory betonu, po którym jeżdżą zawodnicy. Widać ewidentnie, gdzie, którędy jeździ większość, bo mamy taki czarny ciąg, który wkrótce będzie przypominał asfalt, jak się zwulkanizuje odpowiednią ilością kompletów opon. I skromna zaliczka w drugim przejeździe i zobaczmy, jak będzie ostatecznie. Zero. Niestety. I trzeci przejazd punktowany Adasia Zalewskiego. 63 punkty w drugim przejeździe i teraz trzeci przejazd. Zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. No i całkiem przyzwoicie to wyglądało. Nie powiem jak na 13-latka, bo przecież nie będziemy dyskryminować młodszych, zwłaszcza, że my też jesteśmy młodzi. Dokładnie, należy dodać, że Adaś nie ma tu absolutnie żadnej taryfy ulgowej ze względu na wiek, jest oceniany dokładnie tak samo jak pozostali zawodnicy. No i mamy punktację w drodze tutaj dla Adama Zalewskiego. Zobacz, jak ładnie przejechał linię mety, mocno wychylony i 65 punktów dla Adama Zalewskiego ze STW Drift Team. Skromna poprawa, ale brawa dla Adasia za ten naprawdę odważny przejazd. I z numerem 40 na linii startu Kajetan Rutyna, kierowca Mercedesa, jedyny kierowca Mercedesa w stawce, już złożony w pierwszy łuk. Trzeci bieg punktowany Kajetana. Naprawdę ciekawie to wygląda.
poczekam na sędziów, ale wydaje mi się, że ten chłopak nieźle sobie radzi jak na pierwszy start w driftingowych mistrzostwach Polski z dzikiej karty. Oglądamy powtórkę. Przed chwilą, nie wiem czy widzieliście, nie wiem w ogóle jak oni to zrobili, że był chłopak z dziewczyną do góry nogami zwisający z liny bungee. Przypominamy oczywiście o atrakcjach, które czekają na Was wokół toru. Skoki na bungee i inne ciekawe rzeczy są. I jest nota Kajetana rutyny, 44 punkty. Najlepszy jego przejazd to przejazd drugi, 55 punktów i ten przejazd będzie brany pod uwagę w ustaleniu jego pozycji w końcowej klasyfikacji do eliminacji top 32. A my oglądamy ostatni przejazd, Dominik Kaczmar, BMW 92. Już na trasie i będzie spin. Widać, że Dominik planował w tym przejeździe dać się wszystko, niestety trochę przedobrzył, no i niestety zostaje z notą 47 punktów. Kończą nam swoje przejazdy zawodnicy grupy A. Zostało już paru. I zaraz będziemy przechodzili do grupy B. Ciekawa będzie grupa trzecia, gdyż jeszcze oglądamy slow motion Dominika Kaczmarka. Grupa i 0 punktów za ten ostatni przejazd, czyli 47 jest najlepszą notą Dominika. Może podsumujmy po zakończeniu serii, jak zawodnikom poszło w pierwszej grupie, ale na razie jeszcze trzecie przejazdy, ostatnie, Kornel Prus. Kornel Prus i jego trzeci przejazd punktowany. I niestety coś tutaj przerywało, elektrownia w aucie poddała się. 77 punktów w pierwszym przejeździe, 0 w drugim i w trzecim. Oglądamy powtórkę. Ładnie to się zaczęło, tak jak w pierwszym dobrze punktowanym przejeździe, ale niestety. 77 z pierwszego przejazdu to będzie wynik Kornela Prusa w eliminacjach. Oglądamy w tym momencie Mateusza Fijała i jego trzeci przejazd punktowany bardzo agresywnie. Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Mateusz stawia wszystko na jedną kartę, albo wszystko, albo nic, ale rozrzuca pachełki po całej trasie. Obejrzyjmy powtórkę. Ładnie, agresywnie zaczął, lecz tu go za bardzo wciągnęło do wewnętrznej i kosił pachołki. Niestety nie może liczyć na dobrą punktację. Nie zalicza żadnego przejazdu. Mateusz Fijał z STW Drifting, także nie zobaczymy się w topowej 32. Zaczął ładnie, ale jak głosi znana prawda ludowa, mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, nie zaczyna. Taka polityczna prawda ludowa. I Piotr Grelka, ostatni przejazd, Off Blast Drift Team. Ładnie tutaj przyciągnął się do zewnętrznej strefy. Ciekawa koncepcja, obrał taką nietypową linię. Zaraz po zaliczeniu zewnętrznych zon ściągnął auto blisko wewnętrznej bandy, żeby łatwiej było mu wjechać w ten, czy raczej wyjechać z trasy. Oglądamy powtórkę. Tu na początku ładnie na zewnętrznej, później go jednak
krzywa trasy tutaj generalnie, moi drodzy, wciąga zawodnika do wewnętrznej. Tutaj zawodnik, żeby przejechał tą trasę po zewnętrznej, musi bardzo odważnie trzymać cały czas gaz wciśnięty do oporu. I Piotr Grelka, 71 punktów. I w tym momencie oglądamy jego kolegę teamowego, Daniela Paszkowskiego, Toyota Sarer, Oblast Drift Team. I niestety poczekajmy na powtórkę, zobaczmy, jak to się wydarzyło. Ale brawa dostał. Widać, jest tu z nim jego grono miłośników. Zatańczył, on tańczy dla mnie, także, ale sędziowie tego tańca nie uznali. I Piotr Kozłowski, ostatnia szansa na zdobycie punktów. Trzeci przejazd punktowany, na razie 0 punktów na jego koncie. I niestety kosi bandę. Hit the wall, to nie było kiss the wall, drzwi odpadły, jaka dramaturgia. Uderzył przodem, a odpadły drzwi, zupełnie jak w 15-letnim Lanosie. Zapłaczę nad swoim losem, Piotr Kozłowski, a tu taką szyderczą mowę mu przyłożyłeś. Widzę, że to u was rodzinne, że jesteście mistrzami ciętej riposty, Sebastianie Prokopie. Nie no, Piotrze, to było zupełnie z sympatii. Na szczęście wypadek Grzegorza nie wygląda bardzo poważnie. Miejmy nadzieję, Piotra, przepraszam. Miejmy nadzieję, no nie, że Piotr opuści tor o własnych siłach. Zaraz no, się o tym przekonamy. Może Piotr tak, ale nie wiem, z jego autem. Jest powtórka, zobaczmy to wszyscy jeszcze raz. Ładnie wychylony kąt, ale wyrzucił auto za bardzo na zewnętrzną, zahacza tyłem, obraca samochód i jest potężne uderzenie. No raczej myślę, że to koło trzyma się tam już tylko na słowo honoru. I niestety Piotr Kozłowski nie musi się przejmować, czy zdąży naprawić auto, bo nie wystartuje w jutrzejszych zawodach. Żaden przejazd nie dał mu punktów. Obecność HDS-a, czyli tego dużego, czerwonego pojazdu na torze, nie wróży nic dobrego, to znaczy, że samochód będzie ściągnięty za jego pomocą i prawdopodobnie oznacza to niemożliwość startu w dniu jutrzejszym. Zobaczmy to jeszcze raz. Ojej, no niestety. Ciężki dzwon, bym to powiedział. No niestety. No i te drzwi, naprawdę wygląda to mega dramatycznie. Rozpada się jak domek z karty driftowóz, ale też ma to swoją przyczynę w czymś zupełnie innym. Generalnie auta mają bardzo solidnie wykonaną ramę ze spawaną klatką bezpieczeństwa, a wszelkie elementy wizualne, takie jak błotniki, drzwi, boczne szyby, są już wykonane z bardzo lekkich włókien węglowych, z włókien szklanych, także są to leciutkie materiały, które łatwo ulegają zniszczeniu. I właśnie dlatego po nocnych zabiegach już jutro to auto do kupienia na Allegro jako bezwypadkowe, nielakierowane. Michał Wojtan został nam tylko jako ostatni zawodnik z grupy A, ale już poprosimy nasze studio realizatorskie o przygotowanie planszy podsumowującej pierwszą grupę. Oczywiście brakuje tu jednego wyniku,
trzeciego wyniku Michała Wojtana, którego tutaj na jednej z kamer podglądam. A my czekamy na tabelę. Tutaj mamy piękny widok z kamery na wysięgniku, która omiata nam tutaj teren Orlen Areny i jest tabela. Kwalifikacje do top 32. Najlepiej wypada na razie Kornel Prus, 77 punktów. Na drugim miejscu Grzegorz Śnios, Piotr Grelka trzeci, 71. I mamy tutaj dalszą część tabeli, same zera już od 10 pozycji. No. Czyli można powiedzieć, że na razie trasa zbiera duże żniwa. Tyle zer, to nie jest zbyt popularny widok. A, zobacz to, to był skok w tandemie. Przepraszam, że ci przerwałem, ale powiem, że w szoku byłem, jak zobaczyłem tą dwójkę wiszącą głową w dół. Gołe plecy zobaczyłeś, dlatego tak się zainteresowałeś. W moim wieku, proszę cię. I najciekawsze momenty, może nie najciekawsze, ale podsumowanie. O właśnie, żeby tatuaże były takie same po imprezie. A my żegnamy auto Piotra Kozłowskiego. Mega, naprawdę błyskawiczna reakcja Budmat HDS Drift Teamu, że pozwolę sobie ich tak nazwać. Naprawdę błyskawicznie chłopaki radzą sobie z usuwaniem skutków tych naszych niestety tragedii driftingowych. Bo to naprawdę smutek, gdy zawodnik odpada nie ze względu na to, że ktoś był od niego lepszy, tylko dlatego, że po prostu coś się niszczy, coś się psuje, no ale tutaj w tym przypadku zawinił Piotr, stracił na moment koncentrację. Pamiętajmy, że wielu zawodników przejeżdża dziesiątki, setki, a nawet tysiące kilometrów, żeby wziąć udział w zawodach. Także taka niespodzianka na pewno nie jest dla nich miła i opuszczają tor ze łzami w oczach. Dokładnie. Ja jeszcze raz tutaj proszę o tabelę. Jest tabela. Kornel Prus, Grzegorz Śnios, Piotr Grelka, Wiesław Surowiec. Topowa piątka. Adam Zalewski tuż za nimi i niestety końcówka. Jedynie Paweł Beloński, dziewiąty, ma szansę jeszcze załapać się z tej grupy do topowej 32. Licząc tak na piechotę, mamy cztery grupy po około parunastu zawodników. Jeżeli topowa 32, to myślę, że z każdej grupy po sześciu, siedmiu zawodników przejdzie do jutrzejszych zawodów. Także już ci sześciu, siedmiu widziałem tutaj na końcówce tabeli, 0 punktów, niestety raczej się z nami pożegnają. Chyba, że będzie więcej zerowych punktów, w tym momencie może być dogrywka. Jego tylko brakowało jeszcze tutaj z grupy A i ładnie to zrobił. Widać, że odetchnął trochę, wysiadł z auta, przespacerował się, złapał powiew rześkiego powietrza, wyszedł z tej swojej sauny driftingowej i widać, że przysłużyło mu się to. No, ja już wynik znam. Ja też. Wszyscy widzimy, że ma 83 punkty Michał Wojtan, M-Garage Drifting. Bardzo dobry wynik. No i możemy w tym momencie podsumować. Mamy jeszcze Grzegorza Śniosa. I to jest trzeci przejazd Grzegorza Śniosa, ale niestety ściął pachołek. I 72 z drugiego przejazdu to będzie najlepszy wynik Grzegorza. Mówić, a teraz zrobię, wyjdą się liderki, pan nie wie, co ma włączyć.
dziewczyny wyjdą, jak tylko powiem, że mają wyjść. I Wiesław Surowiec i jego ostatni przejazd. Tutaj pominąłem dwóch zawodników. Radnie Wiesław po zewnętrznej. Wow. Bardzo agresywnie. No i to będą na pewno solidne punkty. Solidnie to brzmi ta jednostka napędowa. Powiem ci, że podoba mi się ta fascynacja amerykańskimi jednostkami V8. Powtórkę mamy w tej chwili na ekranach. Ładnie wszedł w ostatni fragment trasy i 78 punktów. Zdecydowanie najlepszy przejazd Wieśka Surowca z Mielec Drift Team. I puszczamy w tym momencie podsumowanie tabeli klasyfikacji top 32 po pierwszej serii. Michał Wojtan, Wiesław Surowiec i Kornel Prus to trzech najlepszych zawodników. Michał Wojtan, Wiesław Surowiec, Kornel Prus, Grzegorz Śnios, Piotr Grelka, Adam Zalewski, Kajetan Rutyna i Daniel Paszkowski to pierwsza ósemka z tej serii, z grupy A i dalej Dominik Kaczmarek, Paweł Beloński i pozostali raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu zawodników, zero. Tam się pojawili zawodnicy Tecław, Gracz i Grelka, którzy pojawią się w innej po prostu grupie. Oni nie dołączyli do tej grupy, mimo że są na niej tutaj wylistowani, także to nie są oczywiście ich ostateczne wyniki. My widzimy już Artura Opielę, numer 24, zawodnik Budmat Auto RB Team, który rozpocznie przejazdy grupy B. Będziemy na pewno musieli tu jeszcze troszeczkę pomiksować w tych grupach, żeby objechać, zaliczyć przejazdy tym zawodników, którzy się nie pojawili w pierwszej grupie, ale to dopuszcza regulamin zawodów. Nissan Skyline R33 to bestia, którą jeżdża Artur Opiela. To jest pierwszy przejazd rozgrzewkowy tego młodego zawodnika. No bardzo piękne, ładnie, bardzo brawa. Widowiskowo. Ma to odzwierciedlenie w reakcji publiczności. Bardzo blisko bandy, niemalże dotykając jej, czy szorując po niej, przejechał Artur Opiela. Puszczamy powtórkę. Spójrz, Sebastian. To jest ten moment, w którym dojeżdża do zewnętrznej części bandy, praktycznie muskając clipping zone. I przeciął linię mety, też ładnie wychylony, także w pełnej kontroli przejazd. Czekamy na punktację. I 84 punkty dla Artura Opieli z Budmat Auto RB Team. Świetnie, świetnie, Artur. Numer 31, moi drodzy, to jest Karolina Pilarczyk i proszę wszystkie kobiety o wielkie wsparcie dla przedstawicielki waszej płci. Chcę usłyszeć wasz krzyk. Nie ma wsparcia. Chyba faceci woleliby kibicować Karolinie Pilarczyk. To proszę krzyk facetów. Karolina Pilarczyk. Ostra z niej babka. Myślę, że nie jednego faceta już właśnie w tym momencie zawstydziła tym przejazdem. Zobaczmy powtórkę. Ja to bym jej dał 99. Słuchaj, ja myślę, że nie jeden facet by tak trochę głupie był, bo było pójść z nią na randkę. Czym jeździsz? No ja jeżdżę Peugeotem, a ty? 700-konnym Nissanem i jeżdżę bokiem w Mistrzostwach Polski.
Zobaczymy jeszcze raz powtórkę Karoliny Pilarczyk, gdyż chcę wam pokazać jeszcze raz wejście, gdyż tam był problem. Tam był problem na wejściu i tu widzieliśmy to na innym ujęciu kamery. Karolina za ten przejazd niestety nie uzyskała punktów, mimo że bardzo ładnie zaliczyła drugą i trzecią sekwencję. W związku z tym nie ma punktów. Numer 22, Tomasz Chwastek. Nissan S14A200SX. Zobaczmy, jak sobie poradzi pierwszy przejazd punktowany. Mały kąt wychylenia. No to nie będzie najlepszy przejazd. Mały kąt wychylenia, dużo poprawek. No i niestety Tomasz Chwastek w tym przejeździe nie może liczyć na za dużo. Uderzył pachołek ewidentnie nie jeden, drugi, także dla niego ocena bez punktów. A my już widzimy numer 32, Darek Matyjaszek rozpoczął swój pierwszy przejazd punktowany. Ładny kąt wychylenia. Zrobił potężny błąd. Pachołek wytrącił go z równowagi. Bardzo wrażliwy jest, żeby pachołek wytrącił z równowagi. Zapowiadało się całkiem nieźle. Nawet niestety bardzo dobrze. Brawa dla Darka Matyjaszka! Słuchajcie, to był pierwszy przejazd. Wszystko jeszcze przed nim. Na pewno zderzak pod nim. Oglądamy slow motion powtórkę. Tutaj widać, że ładnie zaczął szeroko i za szybko po prostu chciał się zbliżyć do wewnętrznej strony toru. No i niestety napotkał po drodze pachołek. No i bez punktów za ten przejazd. Oglądamy teraz Karola Kowalskiego, prezentera TVN Turbo w swoim pierwszym, w jego pierwszym przejeździe punktowanym. No, Karol chciał dobrze, nie do końca mu to wyszło. Dość poważna poprawka w środkowej części toru. Zobaczymy, jak to wpłynie na ocenę sędziów. Zobaczmy powtórkę. Tutaj ładnie, dobry kąt. Dobrze odwrócił. Dobre wychylenie. I w tym momencie nawet sędziowie przyznają, że nie wyglądało to najlepiej. I 65 punktów za pierwszy przejazd dla Karola Kowalskiego. A my już w tle widzimy auto w barwach BMW, Jagiełło Drift Team Łódź. O, jest chyba ktoś od nich. Słyszałeś? To z naszej klasy znajomy.
znajomi z naszej klasy albo kibice z Facebooka. Sławek grał sam. Ładnie, ale błąd. No i to był dokładnie taki sam błąd jak w poprzednim przejeździe poprzedniego zawodnika, czyli ładnie, szeroko na pierwszym łuku i niestety za szybko chciał się zbliżyć do tej wewnętrznej strony toru. On się raczej chciał utrzymać na zewnętrznej, ale mu się nie udało. Taka specyfika jest, że jeżeli zawodnik pojedzie za wolno w tym łuku... Zobaczmy w powtórce, Piotrze, zobaczmy, kto ma rację. Bo wydaje mi się, że jednak ja. Generalnie jak auto jest skręcone i ten tył napędza, to pcha to auto do wewnętrznej. I tak naprawdę jedyne, co jest w stanie zawodnika wyrzucić na zewnętrzną, to duża prędkość i masa auta. Ale oglądamy już w tym momencie Maćka Jarkiewicza z teamu BMW Jagiełło Drift. Potężny motor BMW 46 M3 z kompresorem. Przyzwoicie, przyzwoicie. Można lepiej, ale nie krytykujmy za bardzo tego przejazdu. Było całkiem okej. Okay. Tak jak mówiłem, V8 z kompresorem, ponad 600 koni, jest moc. Czekamy na ocenę. I mamy ocenę. 53 punkty. Maciej Jarkiewicz, BMW Jagiełło Drift Team. Za pierwszy przejazd punktowany jesteśmy w grupie B. A to już Marek Bartołowicz na starcie. Przepraszam, Adrian Pękala. Przepraszam, gdzie dojrzałem? Adrian Pękala, M-Garage Drift Team. Ładny kąt wychylenia, ale się pogubił. Pogubił się. No niestety, to nie jest tor, na którym można... Nie jest to trasa, na której można się tak, że tak powiem, odnaleźć po jakimś drobnym błędzie. Tutaj lepiej jest odpuścić gaz, wyciszyć auto, gdyż no, konsekwencje... No, ryzyko spotkania ze ścianą jest duże, jak już widzieliśmy. Zawodnicy wolą nie ryzykować, jeszcze nie na tym etapie. O, zobacz, zobacz, co się wydarzyło tu na powtórce. On po prostu odbił z tego wychylenia za mocno, prawie wyspinował, uratował się przed tym obrotem wokół własnej osi. Ale to nie ma punktów. To nie wystarczyło, nie ma punktów za pierwszy przejazd i czekamy. Ciekawe auto z wyglądu, jest to auto Marka Smulika, Marek Smulik. Barwy takie camo, numer 30, Koi Drifting. Na odcięciu obrotów praktycznie cały przejazd. Obejrzyjmy ten przejazd jeszcze raz na powtórce. Chwilkę debatują sędziowie nad oceną. Thank you.
i 30 punktów dla Marka Smolika. No przejazd nie był jakiś powalający, ale na pewno Marek go poprawi. A my oglądamy już Jakuba Tatara. Jakub Tatara. Jego auta mają taki niezmienny pseudonim, germański oprawca. Oczywiście najbardziej rasowym oprawcą było BMW 36 poprzednie. To jest jeden z niewielu zawodników, który pozostał wierny ideologii wolno ssącego silnika. Reakcje sędziów i publiczności wskazują na to, jest, że powtórka od początku. Wszystkim się podobało. Jakub Tatara jest zawodnikiem, który bardzo, bardzo dobrze zna zawsze swój driftowóz. Jest zawodnikiem, który lubuje się w identycznym setupie pomiędzy nawet całymi sezonami. Za dużo nie kombinuje, za dużo nie zmienia i myślę, że tym zyskuje sobie sympatię sędziów. 73 punkty za ten równy, pełen kontroli i opanowania przejazd dla Jakuba Tatary. Ładne punkty. Na starcie już Piotr Jankowski zaczął swój przejazd. Z teamu Drifters.pl jadący Nissanem S13-200SX, ładnie przełożony. Jednokrotnie, dwukrotnie przełożony. I Piotr Jankowski trzykrotnie przełożony. To całkiem przyjemny przejazd, ładna linia, dobra kontrola nad autem, myślę, że zostanie dość wysoko oceniony. I piękny slow motion z wejścia Piotra Jankowskiego. Zobaczcie, tyłem prawie wyprzedzał przód w tym wejściu. Taka technika wejścia w zakręt tyłem, który wyprzedza przód, nazywa się backwards entry, czyli wejście. 70 punktów dla Piotra Jankowskiego. Zawsze siódemka z przodu to już jest naprawdę niezła zaliczka, zwłaszcza, że pamiętamy pierwszą grupę, tam nie było za dużo tych 70, a my mamy bardzo ciekawe auto. Szymon Budzyński, JBB Drift Team, BMW Z4 GT3, kabriolet oparty na Z4, bardzo widowiskowe auto. A tutaj serce mi na moment stanęło. No, widowiskowo się zaczęło, ale efektów z tego przejazdu zbyt wielu nie będzie niestety. No nie, ewidentnie musiał przerwać drift, gdyż groziło mu, że wyleci tutaj i będzie musiał sprawdzać twardość orurowania swojego kabrioletu. Pierwszy przejazd punktowany niestety nie należy do udanych, jeśli chodzi o Szymona Budzyńskiego, ale potrącił pachołek, odprostował, no i niestety słabo to wygląda, nie ma punktów z tego przejazdu. I Jakub... Przepraszam. Jakub Skomorucha. Jakub Skomorucha w Nissanie Skyline R34. Pierwszy przejazd punktowany. Nie za duży kąt przy tym wejściu. Ale ładnie ciągnie po zewnętrznej. I niestety na końcówce nie dołożył gazu. Coś tam się wydarzyło. Chyba nie trafił, nie wszedł mu drugi bieg. To jest też taka dosyć popularna bolączka drifterów na trasach, w których oglądamy powtórkę. Na trasach, w których zawodnik musi przepinać biegi. Na przykład przejeżdża ten długi łuk na trójce, a przed wejściem na wylocie z trasy, na tym ostatnim łuku wypiął trójkę i nie weszła dwójka. Niestety auto na wprost stoczyło się trasy, także Jakub Skomorucha bez punktów w pierwszej serii.
4-5. Wracamy do Piotra Grelki. Słuchajcie, już wszystko wyjaśnione. Jakub Gracz jedzie w tym momencie w aucie Piotra Grelki, czyli zobaczyliśmy ponownie auto Piotra Grelki, a w środku siedzi Jakub Gracz z numerem 44. Po prostu błąd polega na tym, że zawodnicy powinni przekleić numery startowe i nie byłoby tego kłopotu. Ale już wszystko wyjaśnione. Numer 44, Jakub Gracz w pożyczonym aucie. To jest karkołomny ruch pożyczyć auto zawodnikowi na takiej trudnej, wymagającej trasie. No i proszę. O, niestety. Myślałem, że kolega... No widać, że uratował auto kolegi. Ja myślę, że Piotrowi Grelce na chwilę serce stanęło, jak zobaczył, że kolega tu zaczyna się gubić. Zobaczmy to jeszcze na powtórce. No ale na tym przykładzie najlepiej widać, że drift to przede wszystkim jest dobra zabawa i zasady fair play jak najbardziej tutaj obowiązują. Obowiązuje też kodeks koleżeński, można powiedzieć. Zdarzają się takie sytuacje, że zawodnicy pożyczają sobie auto, aby mogli kontynuować zabawę i żeby dokończyć zawody. Moi drodzy, to jest pierwszy dzień Budmat Drift Show. Nie ma punktów dla Jakuba Gracza za ten występ, za ten przejazd pierwszy punktowany. Sebastian, dopiero to się zacznie grubo jutro. Zawodnik z numerem 24, przejazd Artura Opieli w Budmat Auto RB Team. 84 punkty zapowiadają, że raczej zobaczymy go w dniu jutrzejszym, a po tym przejeździe myślę, że może dojść chyba nawet. Pewni, że zobaczymy go w dniu jutrzejszym, gdyż... O. No, wykrakałeś. O. Za wcześnie chciałeś Artura widzieć w top 32. Powiem ci, że jak on by przeleciał przez tę ostatnią bramkę, zachowując ten tor jazdy i kąt wychylenia, to myślę, że z przodu jego punktacji byłaby przynajmniej dziewiątka. No niestety, na tej trasie trzeba zachować skupienie do samego końca. Ten ostatni zakręt jest naprawdę zdradliwy. Nie można tutaj pozwolić sobie na chwilę rozluźnienia. Ale spójrzmy, jak pięknie przesunął się wzdłuż zewnętrznej bandy. Zobaczcie. Świetnie, naprawdę świetnie. Artur jest dzisiaj w świetnej dyspozycji. Myślę, że to będzie skutkować rewelacyjnymi przejazdami w dniu jutrzejszym. Bo przypominam, że jutro mamy dzień, gdzie zawodnicy będą jeździć w parach. Czyli dwóch zawodników dosłownie na centymetr, jeden za drugim. Będą rywalizować w systemie pucharowym. I nasza Drift Lady, Drift Queen, królowa driftu Karolina Pilarczyk w potężnym Nissanie. Karolina coś zahaczyła, bo już nie jest tak piękny przód. Rozmazała sobie makijaż na prawym okularze swojego Nissana. Zobaczmy to na powtórce. Coś się tam wydarzyło niedobrego na początku. Sędziowie też tutaj czekają. Karolina tutaj bardzo zwolniła. Praktycznie jechała na wprost. Ten tył jej po prostu nie wyprzedził. Tu się coś po prostu złego wydarzyło i niestety... I niestety nie ma punktów za ten pierwszy przejazd. Przepraszam, drugi przejazd punktowany. Karolina nadal bez punktów, a my oglądamy
motorze Karol Kowalski za autem Nissan R34 Skyline. I jego drugi przejazd punktowany. Po pierwszym przejeździe najlepszy przejazd, 65 punktów. Ładnie. Ładnie się narobiło. Ładnie. I brawa. No, Karol Kowalski chyba jest takim trochę czarnym koniem dzisiejszych zawodów, jak się okazuje. Wczoraj na treningach niezbyt widowiskowa jazda, ale dzisiaj coraz lepiej, coraz ciekawiej. Obejrzyjmy sobie to na powtórce. Ładnie przełamany już pierwszy łuk. I tutaj duże kąty wychylenia, praktycznie widzimy cały bok auta. Dosyć blisko zewnętrznej strefy. I co najważniejsze, zobaczcie, jaki kąt wychylenia na tej końcówce. Zawodnik złamał się praktycznie z maksimum skrętu w maksimum skrętu. I to zaowocowało świetną punktacją. 81 punktów! Brawo dla Karola. I Dariusz Matyjaszek. Drugi przejazd punktowany, w pierwszym niestety najechał swój zderzak, także teraz bez zderzaka. Tutaj jakoś na końcówce zawahał się Darek. Ledwo utrzymał poślizg, zobaczmy to na powtórce. Slow motion z wejścia. Utrzymał auto w poślizgu do końca. Zobaczmy jeszcze tutaj na powtórce. Jest ok. Czekamy. Przejazd na zaliczony, ale mocno asekuracyjny, co 40, zaowocowało notą 46 punktów. I z numerem 26. Sławek Grausa. Ten huk, który Państwo słyszeli, to bynajmniej nie był pachołek, to raczej jakaś awaria silnikowa i to wygląda na dość poważną sytuację. Bliskie spotkanie tłoka z zaworem? No tak to trochę brzmiało. Miejmy nadzieję, że wszystkie korbowody są wewnątrz silnika. Sławek jeździ, zobaczmy powtórkę, tu wszystko ładnie wyglądało. Ładnie wychylony, złożony i nagle... I to było małe bum. Takie niby stuk, puk. No i kto tam? Panewka. Przy dwóch biegach Sławek ma 0 punktów. Oglądamy teraz Maćka Jarkiewicza, również z BMW Jagiełło Drifting Łódź. Drugi przejazd punktowany. Wow! Ale czad! Maciej Jarkiewicz, wielkie brawa, dosłownie otarł się o ścianę, czyli zaliczył klasyczne Kiss the Wall. Sędziowie owację złożyli tutaj na stojąco, nie wiem, czy Państwo to widzieli. Podziwiamy, słuchajcie, przejazd. Efektowna lotka tutaj sprawiła, że Clipping Point został rozwalony na kawałki. Podziwiajmy to na slow motion. Zobaczcie, jak pięknie sunie wzdłuż linii zewnętrznej i za chwilę zaliczy lotką ten zewnętrzny klip. Dokładnie to, tą wystającą lotką poza obrys bagażnika zdjął klipa i naprawdę zasłużył tutaj na przecudowną ocenę. Zobaczmy, jak sędziowie ocenią Macieja Jarkiewicza. 94 jest pierwsza punkty. Dziewiątka na początku wyniku w tych zawodach. No, chyba to jest naprawdę top. I zdecydowanie najlepszy przejazd w przejazdach eliminacyjnych. Jest super. To jest właśnie to, co będziemy oglądać, moi drodzy, jutro. Tylko wtedy będą sami najlepsi zawodnicy jeżdżący do tego w parach. Będzie grubo.
Tomasz Chwastek, drugi przejazd punktowany. Na razie bez punktów, Tomasz. Leciał tam pachołek. Niestety potrącił pachołek na środku trasy. Zobaczmy to jeszcze raz. Emocje generalnie coraz większe. Piotrowi już się udziela ta atmosfera. On to ma do siebie, że w trakcie zawodów zmienia się jego nastawienie. Mamy podgląd tutaj z powtórki. Zobaczmy, Tomasz Chwastek uderza pachołek. No niestety nie może liczyć tutaj na pobłażliwość sędziów. No przyznam ci się szczerze, Sebastian, zobaczmy jeszcze notę oficjalną. No niestety nie pojawia się tutaj żaden punkt dla Tomasza Chwastka w drugim przejeździe punktowanym. Masz rację, podnosi mi się adrenalina, zawsze pytany skąd biorę energię. Mówię, że dostarczają mi jej zawodnicy, którzy fantastycznie driftują i mam to piękne szczęście i zaszczyt komentować polskich drifterów, którzy robią to naprawdę super światowym poziomie. Ale emocje odłóżmy własne na później, bo na torze Adrian Pękala, Zer Garage Drift Team. Dokładnie, drugi przejazd punktowany. I liczę na Adriana. Czekamy na powtórkę, bo tutaj chcemy się upewnić, że Adrian nie zahaczył pachołka, gdyż dopatrzyli się tutaj sędziowie. Zobaczmy replay od początku. Jest wejście, wszystko jest ok, ładnie, ostro. Ładny kąt wychylenia i przy przekładce zahacza pachołek, niestety. Tu od razu zawodnik powinien przerzucić się na zewnętrzną część toru. To przejechanie przez wewnętrzną część po prostu ułatwia, gdyż zawodnik skraca sobie drogę. I niestety nie ma punktów z drugiego przejazdu Adriana. Od razu trzeba auto wyrzucić na zewnętrzną, najtrudniejszą linię przejazdu. Numer 30, Marek Smulik, drugi przejazd punktowany, po pierwszym przejeździe delikatna zaliczka, 30 punktów, niestety nie liczy się przejazd, liczy się najwyższa nota. Także musi się tutaj wykazać czymś jeszcze, żeby zaliczyć końcowo wyższe punkty Marek Smulik, ale nie w tym przejeździe. Zobaczmy w powtórce, co tu się wydarzyło. Ciekawe malowanie, tak zwane camo. Agresywnie wygląda auto i obejrzyjmy powtórkę. Tu wszystko, nic nie zapowiadało kłopotów Marka Smulika. Nawet bym powiedział, że nieźle to wszystko wyglądało, ale tu zaczęły się korekty. Widać to na kole kierownicy i celem ratowania się zaprzestał driftu. A my już widzimy po raz kolejny. Mamy tutaj oficjalne potwierdzenie, brak punktów dla Marka Smulika. A my widzimy już Jakuba Tatarę. Jakub Tatara, BMW E46M3. Tak jakoś na raty zebrał się z linii startu. I im dalej w tor, tym więcej dymu. No, gdyby nie ten niefortunny początek, myślę, że to byłby naprawdę udany przejazd, ale tam był jakiś problem na samym początku z rozpędzeniem auta. Tak, nawet Jakub, zobaczmy to na powtórce, dziękujemy. No i Jakub, zobaczymy. Przejazd jest zaliczony, zaraz przekonamy się, ile punktów otrzyma zawodnik. I są punkty 48. No, zdecydowanie wolałby poprawić pierwszy przejazd. On mu daje taki spokój. 73 punkty to dobry wynik. A my oglądamy kolejnego Nissana w stawce. Piotr Jankowski.
Mieliśmy tutaj zmiksowany obraz z dwóch kamer. Zaraz obejrzymy powtórkę. Sebastian, no i dzisiejszy dzień tych eliminacji może nie daje takiego tempa, nie daje takiego poczucia, co tak naprawdę czeka nas jutro i myślę, że powinniśmy tej naszej płockiej publiczności i gościom, którzy przyjechali do nas nawet z daleka, uświadomić, co tak naprawdę czeka podczas Budmat Drift Show na nas wszystkich w dniu jutrzejszym, bo dzisiaj mamy pełną napięcia kontroli jazdę zawodników, żeby przejechać jak najlepiej jeden przejazd. Prawda? I będziemy mieli replay. Czekamy na ocenę sędziów. Tutaj obejrzeliśmy sobie powtórkę. No, specyfika tego terenu powoduje, że jesteśmy uzależnieni od spojrzenia oka kamery. Mamy ich tutaj podczas... Mamy tutaj ich podczas Budmat Drift Show aż 12 kamer, z czego kamery slow motion. I prosimy wynik. 67 punktów dla Piotra Jankowskiego, minimalnie gorzej niż w pierwszym przejeździe, a już czeka na starcie Jakub Skomorucha, który będzie próbował poprawić swoje poprzednie przejazdy. To oznacza, że wchodzimy już w serię trzecią przejazdów punktowanych. Jakub niestety na razie bez punktów. Znów po wewnętrznej, znów uderza pachołek. Nie leży Jakubowi ta trasa. Sułtan polskiego driftu ma problemy. Zobaczmy powtórkę. Ładne auto. Troszkę ma opinię trudnego w prowadzeniu. Zobaczmy, jak to wygląda. Troszkę płytki kąt tutaj prawie odprostował i przy tej przekładce ścina pachołek, widać wyraźnie, nie wyrzucił auta na zewnętrzną i to niestety go w tym momencie, poczekajmy jeszcze na oficjalny werdykt, nie ma punktów. To go dyskwalifikuje, nie załapie się na topową 32. Przepraszam, jeszcze ma jeden przejazd, a to wynika z tego. A tu 44 numer, Jakub Gracz, Off-Black Drift Team, pożyczony na aucie od Piotra Grelki. I nieźle sobie radzi w pożyczonym aucie. Nie wiem, czy to się nie skończy, że po tym przejeździe będzie miał większy wynik od kolegi, od którego auto pożyczył. A bywa i tak. Zobaczmy powtórkę. Mimo wszystko trochę zachowawczy przejazd. No wiesz, jakbyś pożyczył na przykład jedno z tych czterech Ferrari, które stoi tam w budynku, to chyba też byś tak troszeczkę oszczędzał, nawet jakbyś jechał bez driftu. No chyba, że taki delikatny driftik. Dzisiaj od ciebie pożyczę, zobaczymy, jak się driftuje twoją Skodą Octavia. Tą twoją trumną, ciekawe, czy było fajnie. Mamy slow-mo. No i pięknie, no, jak na pożyczone auto na trasie, która wykończyła niejednego super zawodnika, świetnie sobie poradził. I za chwilkę wynik. I jest 60 punktów dla Jakuba Gracza z Off Blast Drift Team.
I słuchajcie, Artur Opiela. Ostatni przejazd Artura Opieli z Budnat Autorbet i na razie ma świetną notę, 84 punkty, prawie piękny zaliczony drugi, trzeba zobaczyć jak z trzecim, już nie będę go przestawał, bo to się ostatnio źle skończyło. I w porę uderzył w pedał gazu i pociągnął do samego końca. Jest taki trudny moment zawahania u zawodników, gdzie schodzą z tego długiego łuku w przekładkę. Obejrzyjmy powtórkę. Tu wszystko pod kontrolą. Tu ładnie pociągnął Artur wzdłuż zewnętrznej bandy zgodnie z założeniami i z dużym kątem wychylenia zjechał z trasy. Dobry przejazd, ale nie poprawił niestety swojego pierwszego wyniku i zostaje z notą 84 punkty. Tak, ja mówię o pierwszym wyniku, który był naprawdę imponujący, a już na linii startu czeka znowu Karolina. Zobaczymy, czy w trzeciej próbie uda jej się zdobyć w końcu punkty. Na pewno by chętnie przytarła nosa niejednemu facetowi. Zobaczymy, czy uda się to w tym podejściu. Trzymamy kciuki. Udało jej się wejść w trasę zgodnie z założeniami sędziów i wklepane do oporu. Nie. No i niestety Karolinę nie zobaczymy w jutrzejszych zawodach. Ale gorące brawa, bo to jest naprawdę dzielna kobieta. I mamy powtórkę Karoliny Pilarczyk. To wszystko było elegancko i coś tu gdzieś niestety nie poszło. I tu przestała driftować. Na torze Karol Kowalski, Nissan R34 Skyline, trzeci przejazd punktowany. Wow, jakie rozrzutne wahadło wykonał. To naprawdę bardzo męska ryba, bym powiedział, z takim żargonem driftingowym. I ciągnie dalej w tym stylu Karol Kowalski, zablokowany na full lock, czyli na pełnym skręcie. No i niestety, tradycyjnie ostatni zakręt zebrał swoje żniwa i nie będzie punktów. Zabrał Karolowi punkty. Myślę, że zabrał mu nawet, bym rzekł, z 90 punktów, albo i lepiej. Dziewiątka z przodu się rysowała, a tak to zostało tylko bodajże 0 z tyłu. Obejrzymy to na powtórce, ładnie szeroko. Tutaj przy przekładce wychylony bardzo, bardzo mocno. I teraz zobaczcie, przy tym wychyleniu praktycznie blisko 80 paru stopni. Wyglądało to imponująco i niestety na końcówce zwątpił Karol, troszkę stracił kontrolę i niestety koniec. No ale ma 81 punktów w drugim przejeździe, to nie jest słaby wynik, to jest bardzo dobry wynik, na pewno może być spokojny o 32, patrząc na przebieg zawodów. Sławek Grausa, BMW Jagiełło Drift Team. I ostatni przejazd punktowany Sławka Grausana. No, wszystko na jedną kartę musi rzucić Sławek. Nie dość, że zaliczyć po prostu ten przejazd, to jeszcze zrobić to dobrze. Publiczności się podoba. Ciekawe, jak spodoba się ten przejazd sędziom. Na pewno będą z tego jakieś punkty i to chyba niemałe. Zaczekajmy, zobaczmy najpierw powtórkę. Już jest powtórka dla nas. Ładnie szeroko zaczął. Ale tutaj rzeczywiście bardziej po zewnętrznej niż po wewnętrznej części, czyli zgodnie z wytycznymi sędziów. Czekamy na ocenę.
Jeszcze tutaj jakieś debaty wewnętrzne. I 61 punktów dla Sławka Grausama z BMW Jagiełło Drift Team. Zobaczymy, czy wystarczy mu to na dostanie się do topowej 32. A jeszcze przed nami Adrian Pekała, N-Garage Drift Team. Ostatni przejazd punktowany. No i chyba poprawi dorobek punktowy. I zobaczmy powtórkę. Najważniejsze, nie zdejmować nogi z gazu, prowadzić auto pewnie, płynnie. I to się tutaj zdecydowanie udało Adrianowi. Myślę, że ten przejazd może go tutaj dobrze pozycjonować. 81 punktów ostatnim rzutem na taśmę. Podobna sytuacja dla Marka Smolika. Niby 30 punktów w pierwszym przejeździe, ale tak naprawdę wszystko będzie zależeć od ostatniego przejazdu punktowanego tego zawodnika. No i niestety Marek prawdopodobnie z tymi 30 punktami zostanie nieudana końcówka. A ten dorobek raczej nie starczy na kwalifikacje do no, top 32. Kto wie, powiem Ci mój drogi, gdyż mamy 54 zawodników, musi odpaść 22, zobaczmy powtórkę. Dokładnie, drift to sport pełen niespodzianek, także nie przesądzajmy jeszcze wyniku. Sporo zawodników ma 0 punktów, to jakby do tego zmierzam. Już jest kilku, w sumie 22. 22. Ale Marek niestety pozostanie z tym dorobkiem punktowym, zaliczając pachołek, pogrążył się w ostatnim przejeździe. A my oglądamy już Jakuba Patarę. Dobrze w pierwszym, gorzej w drugim i zobaczmy, jak w trzecim przejeździe punktowany. Jest grubo. Poprychał, ale ładnie się zaprezentował. I powtórka. Świetne show robi Jakub Tatara, muszę przyznać. Tutaj jeszcze troszkę za blisko tej wewnętrznej, tak na pograniczu muśnięcia tych wewnętrznych pachołków pojechał Jakub. Ale ten długi łuk ładnie, pewnie, bez korekt. Tak, i dokładnie. To 74 punkty. Dobry wynik. Piotr Jankowski, numer 18, zawodnik teamu Drifters.pl. 70 i 67 punkty to dwa pierwsze przejazdy i teraz szansa na poprawę. Postawił wszystko na jedną kartę, ma spory zadatek. Ładnie, bardzo ładnie. Cały Piotrek Jankowski. Pięknie, naprawdę pięknie. Z przyjemnością zobaczę to jeszcze raz. I ruszamy z powtórką. Ładnie wyrzuca tył auta. I tutaj właśnie najbardziej agresywna część, świetnie wykonana przez Piotra Jankowskiego. Dwa szybkie przerzuty. I teraz właśnie w tym momencie najlepsza część tego przejazdu. Sunie wzdłuż bandy dosłownie na centymetry. Dokładnie, to było jakieś 10 centymetrów, myślę, od clipping pointu. I z dużym kątem przelatuje linię mety. I to będzie z całą pewnością wysoka nota, 88 punktów. Zasłużony, zacny wynik. No
torze jest Jakub Skomorucha. Jego ostatnia szansa, trzeci przejazd punktowany. Jego problemem jest ścinanie pachołków po wewnętrznej, ale tym razem poprawił ten błąd. No i chyba nie było tutaj żadnego ewidentnego błędu. Słuchaj, mam tutaj mały komunikat, ale najpierw poczekajmy na powtórkę przejazdu Jakuba z Komoruchy. Sędziowie przyglądają się powtórce. Ładnie daleko od wewnętrznych pachołków tym razem. I 54 dla Jakuba Skomoruchy. No nie jest to jakiś powalający wynik. Przede wszystkim mały kąt Jakuba zaważył na kąt wychylenia. Ale przejdźmy już do Darka Matyjaszka. Jego ostatni przejazd punktowany ładnie, szeroko zainicjował ten drift. No i drift niestety w tym momencie już się dla Dariusza skończył. Ale urwał. Zobaczmy to jeszcze nie raz. Najpierw przejechał pierwszy zderzak, po nim sobie. Teraz urwał tylni, ma punkty z drugiego przejazdu punktowanego. Zobaczymy, jak to się ostatecznie rozwinie. Jest powtórka, zobacz, tutaj ładnie przy prawie zewnętrznej zainicjował ten poślizg. Wszystko było ok. Tu też ładnie przerzucony i co tu poszło nie tak? Chyba za mały kąt, wyrzucił go na zewnętrzną, źle obrał linię, no i co? Zero punktów. I my oglądamy. Jakub Gracz. I spin. Jakub Gracz of Blast Drift Team. Niestety bez punktów. Dobrze, że nie uszkodził swojego... Nie, przepraszam. Dobrze, że nie uszkodził nie swojego auta. I obejrzyjmy powtórkę. Niech się Piotr Grelka jeszcze raz postresuje, jak to było. Ale pięknie się tutaj zachował Jakub Gracz.